robiąc te kazania w takim stylu, przede wszystkim myślę o moich słuchaczach i tej dziesiątce, którą może Bóg przygotuje na ten rok. Jak skończę kazania, to ogłoszę nabór, bo będę miał materiał dany kandydatom do przesłania, w co wchodzisz. W 30 konferencji dostanę teksty, żebyś wiedział, na jakiej podstawie się tu gromadzę i jak się chcę uformować. To jest moje tak wewnętrzne, silne przekonanie o dramacie Kościoła, więc ta potrzeba utworzenia czegoś, żeby ktoś nie mówił, że nie było przynajmniej próby, rozumiecie? Bo trzeba zakładać, że dzieło się może nie powieść. Jak Bóg nie da powołań, to co zrobisz? Choćbyś tańcował na ołtarzu, klaskał, z uszu ci ogień wychodził, nic nie zrobisz. Wodzę z założenia, co mnie uczył na seminarium naukowym przez 16 lat, ksiądz profesor świętego Zakuba. Nie rób nic, nie masz nic. Tak kraje staje, jak materii staje. Mimo to wynika z pracy. Nasze ogłoszenia, dlatego dziękuję ofiarodawcy, który złożył 7 tysięcy na edycję wydawniczą, bo przygotowuje ratio studiorum dla uczelni. Gotowe podręczniki metodyczne, nie jakieś widzimy się czyjeś, tylko taki materiał masz przerobić. I z tego będziesz zaliczał egzaminie. Dziękuję tym wszystkim, którzy wspierają nas modlitwą, wspierają telewizję internetową. Mam zebrane 22 210 z 35 na telewizję z raty drugiej. Za każdą złotówkę wam mówię wielki, wielki Bóg zapłać. Dzisiaj miałem mszę świętą o uzdrowienie na duszy i ciele i łaskę spowiedzi dla siostry Wandy prosi Maria. Jutro rano o 8 będę miał muszę żałobną za Grzegorza Jabłońskiego, brata pani Basi Kanał, kilkakrotnie przekładana, bo była wpisana w uroczystość, kiedy nie mogę. Prawo mi nie zezwala, więc w końcu jutro jest ona. Msza święta to o siódmej. Normalnie o 7. Więc będzie tu panowie wszystko przygotują. Czytać, wpływają podania na, moi drodzy, Boga Ojca medalion. Wpłynęło kolejnych 20, więc państwo pozwolą, że przeczytam. 100 mam obiecanych medalionów na 1 sierpnia. Jak mechanizm duży, może być więcej. Każdy medalion będzie numerowany, tak jak Bóg się zażyczył. W końcu udało się za trzecim razem znaleźć wykonawcę. To takie proste, trwa to dopiero trzeci tydzień. A już widziałem gotowca. Rozumiecie? Jedni już mi załatwiają 8 miesięcy, poszły pieniądze. Następną matrycę pękają, nie z nimi zrobił. Ten widocznie Bóg miał taki plan. Tak powiedział, że będzie medalion na jego uroczystość. No to będzie. Ja już tyle się ucierpiałem przy tych projektach, tych rozmowach, przy płakańce. Ale popełniłem błąd. To się uczy życia. Zamiast iść do proboszcza, poszedłem do kościelnego, załatwiamy sprawę. Trzeba znaleźć specjalistę, który ma tip-top. Ale mówiłem, i wcześniej po prostu nie było. Był tak zawalony się pracami, że w temat nie wchodził. Bo był przerażony, co to może być. Kolejne osoby, które zapisały się, moi drodzy, zapisały się na medalion, podanie składamy. Ręcznie napisane, będzie legitymacja. Bóg Ojciec
określa pewne warunki, kto może medalię nosić, kto do komunii przystępuje na stojąco, na rękach, jest model, nie ma prawa do medalionu. To jest łaska dla, to jest wsparcie dla tych, co tak ogromnie cierpią w swoim ukochanym Kościele Katolickim. Kolejne osoby to Teresa Radwan Grzechenia, Zenon Fitzner Kuczyna, Jarosław Sucha od numeru 142. Jarosław Sucha, Świnica Grzechenia, Danuta Kasza Opatowiec, Józefa Kania Chocznia, Dorota Knapik, Kęty, Teresa Drzewicka-Poręba, Anna Stanek-Andrygów, numer 150, Renata Tchiel, Bydgoszcz, Janina Skorek-Częstochowa, Cecylia Siajka-Myślenica, Emilia Mol, Nieczajna Dolna, Alicja Bartosz, Dąbrowa Tarnowska, Albina Dameczek-Jarosław, Michalina Piątek, Janina Przepióra, Janina Maria Króliczek, Włodzisław Śląski, Jadwiga Tutaj i Zbigniew Szymaszek, Góra Motyczna. Jutro będę, moi drodzy, czytał dalej, bo znam mechanizm, jak codziennie coś przypominam, to rośnie. Więc od wczoraj płynęło 20 podań, więc tego się niesłychanie, moi drodzy, cieszę i mógł zachwać. Mam dla was radosną wiadomość. Będzie manifestacja, udało się w końcu pozałatwiać w Warszawie. Były różne przeszkody, chciano od nas zrobić procesję. Już oddali pisma do innych komisji kościelnych, iż na ręce kardynała Nycza to miało wpłynąć, więc odwołałem moje pismo. No i jak się nie da tymi drzwiami, to i da innymi, rozumiecie. No i będziemy szli na ulicę Warszawy jako zgromadzenie z obsługą państwową, ochronę, z policją, zatrzymany ruch, etc., etc. Dlatego zawsze korzystajcie z doświadczeń innych, tu panu Jackowi w Warszawie. Wielki Bóg zapłać, bo by mnie wymanewrowano. Niech się pamięta, my szanujemy, procesy są ważniejsze, są zawsze pierwsze. Tak, ja wiem, tą drogę już znam wam. Dzieci to tak subtelne, tak niewinnie, z każdej strony, żeby tylko wyprowadzić w białych rękawiczkach i przy wyjątkowej grzeczności. Na wieczornik zapisały się kolejne 7 osób, jest już 35. Anna B. Drawicka-Łańcut, Karolina S. Harfi-Łańcut, Ewa O. i Zacharia S. Drochmi, Longwill, USA, Almina Dameczek-Jarosław, Katarzyna Wochniak-Radom, Marcel W. Londyn. Nowicjat 2175, Śpiewnik, 8. edycja, 350, wydaje mi się, 3. tom, zachęcam do nabywania. Jeśli by to 300 się kupiło, to byłbym bardzo spokojny, bym myślał o następnym wydaniu. Tak na razie pójdzie maszynę. Stop! To tak jak ponoć po meczu Rosja-Polska w spotku nasi wygrali w moich bardzo wczesnych latach 6-4. Breżniew do Gierka przysłał Pismo Święte. Gratulacje ze zwycięstwa. Ropa, stop. To stop. Tak, żeby państwo wiedzieli, jak to wszystko po prostu funkcjonuje. Ja też w pewnych punktach ambicje nie są duże. Ogłaszam wam w edycji Świetnika. Stop. Co by tam 4., 5. to mam zawalone półki i utopione inwestycyjnie, więc po prostu trzeba powiedzieć bardzo ładnie stop. Ktoś mi doradzał, to znaczy pracę. Zapisujesz się, płacisz pieniądze, nie? Ja też czasami nie wiem, ile mi powiedzą przy wydaniu, bo to na początku tak, a przecież taki klej, doszła wstążeczka, jest 6 wstążeczek, to 6 zł, to naklejka, 50 groszy, no to wiesz. Te hasła to tak na pamięć zawsze, wiecie. Złoty nadruk, a tu taki. Matka Świętych Polski, Replim, książka 325, kapie, na razie mam 155 nabywców, czyli nie mogę w tym powiedzieć stop, bo już jest wydrukowane, ale dzieci. Następne dzieło, które mówi maszyna, stop,
i rybą. Ale karmię, więc nie tylko wezmą ci, co się zapisali. 325 osób. Bądźcie. 12 letnia ofiara wolterna 2030 rok 544. To jest 15 nieszczęścia. 7 do krwi świętej Brygidy, więc to duża grupa wysiłki. Wielka nowenna wojna kościoła 433. W sumie ponad 1600 ludzi jest na naszych różnych pionach. Wielki nowenny zgłoszony. Cieszę się. Manifestacja Króla idzie do Sejmu 28 czerwca tego roku. Przekroczyliśmy 500. Cieszę się. 514 zapisało się dzisiaj. 29 osób. Znaczy wczoraj, bo to czytam rano, omawiałem te osoby. Anna W. Lipińska, Warszawa. Marian Ślifirczyk, Otwock. Zofia W. Cwenar, Sonina Łańcuch. Teraz wszystko z Warszawy. Jadwiga W. Paszkowska, Danuta G. Kamacz, Krystyna R. Robik, Anna W. Sosińska, Michalina O. Stańczyk, Liliana S. Kośrowska, Teresa Z. Wiączek, Halina W. Osak, Halina Z. Tomaszewska, Krystyna L. Frączkowska, Alicja M. Dawnar, Halina Z. Łębińska, Józefa K. Zawadzka, Wiesława N. Czaskoma, Maryla K. Gładysiak, Krystyna R. Jędrysiak, Bożena M. Rowicka. Dalej z Warszawy. Magdalena R. Rowicka, Bożena M. Moskwa, Maria P. Mickiewicz, Zofia W. Selmajt, Bogumiła N. Jańczyk, Stanisława R. Baranek i Danuta T. Majkowska. Dalej Gabriela W. Mirkowska, Polski Świętów, Jacek W. Mirkowski, Polski Świętów. Pomoc, manifestacja Królowa do Sejmu, kolejna osoba, 74, wołam o 150, Maria W. Ślifirczyk, Otwoc. Od dzisiaj, pani Agatka, bo nie mam tej listy, autobusy, z tego co wiem, organizuje się Dąbrowa Tarnowska, Kraków, pan Roman Grzyb, pani Zielowadzińska, pani Basia Ciurla, Żywiec, Gdańsk, pani Psalina, na pewno Kielce. Proszę mi grupy, jak się organizuje, dawać telefony, podawać. Będę codziennie to teraz tu przypominał. Zachęcam dzieci, póki jeszcze nie ma wojny z Kościołem, a możemy chodzić po ulicach i modlić się, wykorzystajmy to. Będą różnie pisali, chcę się pokazać, jak dalej dzieci. No. Wykorzystujemy prawo, podatki płacimy, mówimy po polsku. Nie wiem jak wy, ale ja się czuję Polakiem z swojej gości, rozumiecie? Więc chodzę po swojej ziemi. Nie mam się kompletnie czego obawiać. Kalendarz rycerzysta króla. Dwie osoby 188, 2019. Kapie to wołam o 500. Jak zaczynamy ruch odwiedzniczy, to macie duży kalendarz, który możecie prowadzić. Panie Jarzyku, proszę pokażę, chcę to pokazać. Notatki, to macie normalny kalendarz przedsiębiorczy, biznesowy, z okienkami, z godzinami. To jest tej wielkości. Tylko są podane święta, etc. Wszystko, co było w starym kalendarzu i jeszcze z odniesieniami nowymi. No bo jak jest jakiegoś świętego polskiego, no to będziemy go czcili, nie? No to nie ma, żeby go nie wprowadzali. Jeśli mu przekręcili datę, no to my obchodzimy wtedy, kiedy było. Rozumiecie? Ja już tylko odprawiam to, co było. Nie to, co moi drodzy jest przekręcane. Dzieciary, zimną krew będzie przewidywać nawet szkod, który wyleciał z ósmego piętra. Na drugim nad ziemią zdążył jeszcze krzyknąć do żony, żeby dziś nie robiła dla niej kolacji. To czy wczoraj weźmie pewne rzeczy, przewidywać i przygotowywać się wcześniej. W lepszej sytuacji był Józef, kiedy wpadł do szybu w kopalni Siemowit.
przechylił się i Staszek mówi: Józek, jak ci? Nie wiem, cymu, jest lecę. Więc kalendarz, dwie osoby, Janusz B. Wysocki Rumia, honorata Z. Bożentka, Głowazy. Niesłychanie cieszę na rekolekcje kapłańskie ustne 15 lipca, zgłoszone kolejne 3 osoby, 93. Ustawiam pożyczkę, setka was będzie, rozpocznę nowe dzieło. Mam nadzieję, że do czasu manifestacji ukap jest tu ludzi i przed państwa ogłaszam wam, że rekolekcje są. Karolina M. Z Prysak, Kraków, mogę taka, z Prysak, Kraków, Stanisław S. Kopert, Kraków. Wczoraj nasi rycerze, dzieci byli w Krakowie, tam się modlili. Modlili przy świętym Wojciechu. Jakaś tam grupa inicjacyjna naszych zawsze na boczek odstawia, tam. Dałem wytyczne na bok, trzymać w ręku krzyż i Matkę Bożą. I zobaczycie, gdzie się będą ludzie odwracali. Nasz obecny pan Stasiu chodził po rynku przy takich różnych miejscach, no i siał się służył. Chodzą w płaszczach, to nie będzie ten tytuł. Obiecałem, dałem teraz obrazki na języku angielskim. Nawet tramwaj, jak szli w Szuskę modlić się z krzyżem, czy zatrzymał, przepuścił. No i pan Stasiu sieje naszą egzorcyzmowaną służbę. Jeden zapienił, co pan robisz? Śliskie mam buty, muszę podsumować. Nasz pan Stasi jest mistrzem świata i dalej szedzi się. Śliskie mam buty i muszę podsumować. To jest nasz pan Stasiu Kopert, żebyście wiedzieli. Trzyma się mocno ziemi, choć w zimie padł się, o niego pytał, cudem uratowali, leżą już biedna wsi. Zesławnął na śniegu i Boże, to dziecko jeszcze Pan Bóg dał. Panie Stasiu, tak, trzymaj. Jakąś łyżkę soli dołożę do tego wreszka, żeby było tam więcej niż nasze normy. Krucjata wsparcia Europy. 459 osób. Dwie nowe. Gabriela W. Mirkowska, Polski Świętów i Jacek W. Mirkowski, Polski Świętów. Tu Bóg Ojciec prosi o post piątkowy za Europę. Dzieci, islam to jest dzieło przygotowane na wyrżnięcie Europy. Rozumiecie? Tron dla szatana już jest gotowy. Szatan już przybył do Europy. Jeśli Europa nie nawróci, będzie Azją. Co to znaczy? Nie będzie nas tutaj. Jestem tylko załamany tym, że potrafili Kościół uwiec w takie udawanie, jeśli idzie o dobry i pogodny islam, rozumiecie? To przez wieki Kościół bił na alarm i robił koalicję, ratowacie przed islamem, a dzisiaj siłą. To jest mistrzostwo świata masonów, że nakręcili Kościół i Kościół mówi, że oni nam pokój przynoszą. Biskupi z Iraku przestrzegają, wy nie wiecie, kim jest islam, jak zyska większość, jak poczują siłę. Biskupi z Syrii błagają, chrześcijańscy, dajcie tu pieniądze, pomóżcie, niż to, co wy robicie. Codziennie do Europy kilkadziesiąt statków spływa, to jest płynie po 6600 ludzi na statku. Dzieci, codziennie. Wy sobie nie zdajecie sprawy, że to pęknie, jeśli Bóg nie pomoże. I my się nie nawrócimy. Dlatego wołam o post w imieniu Boga, post piątkowy za Europę. Post środowy za intronizację, 408 osób. Czyli za naszą ojczyznę, za nasz rząd, naszych biskupów. Kolejne trzy nowe osoby. Genewa Studzińska, Montreal, Kanada, Gabriela W. Mirkowska, Polski Świętów i Jacek W. Mirkowski, Polski Świętów. I nasze już takie formalne ogłoszenia w związku z budową pomnika ocalenia, akcja Wielki Kamień,
ofiar, moi drodzy, złożonych 940. Wielka nora ofiar złożonych 630. Nic nowego na razie nie mam, ale będzie, jestem spokojny. Wielka rura ofiar 426, wołam o 60 zł na każdy pion. Długa rzepka 298 osób ofiar złożonych. I ostatnia, najnowsze dzieło od stycznia, gruby drut ofiar złożonych jest 165, ofiary wpłynęły. Renata Pawlak 100 zł i Renata Pawlak, moi drodzy, 100 zł. Za te ofiary z całego serca Bóg zapłać. Przypominam, budujemy pomnik ocalenia. To też powiem, jak wymienię, mamy 5 punktów wyboru. Albo rozwiązanie pokojowe, nawrócimy się i budujemy. Za ocalenie lub też dzieci. Coś dziś pęknie, ruszą i ślamici. Ci, co przeżyją, będą z wielką radością budowali, my nas bardzo mało wtedy. Wtedy nie będzie urzędu, nie będzie potrzeba zgody biskupa niczego. O tym bliżej podam. Jest to formalny pomnik, który nazwałem wam na sesjonu kościołem, w aktach prawnych, aula liturgika. Wtedy się nam nic tego nie doczepi. Nie jest to inwestycja, która zahacza o czyjeś prawo, rozumiecie? Jakby było w nawiarach kościół, to nam wskazuje. Aula liturgika. A że ma wieżę, to ja może daje kubita, kopułę wszystko ma wieżę. Żeby państwo znali. A tego typu zjawiska są znane w kościele. Mówiłam, rotondo w Włoszech. Trzeci kościół nazywał się Eklezja Katolika. Kiedy byłem po raz drugi, już się nie nazywał Eklezja Katolika, tylko Aula Liturgika. To było takie bardziej, jak budowali na cześć masonów, a nie Boga. Więc przynajmniej Rzym miał odwagę, jak zainterweniował. I stała się to Aula Liturgika.